bardzo serdecznie podziękować mojej pani skarbnik, naszej pani skarbnik gminnej za to, że mamy pozytywną opinię RIO. Wszystkie kontrole, które przechodzimy, mamy pozytywne i realizujemy naszą ustawę budżetową, czy nasz budżet, zgodnie z zasadami, wszystkimi zasadami, które powinniśmy, że tak powiem, przestrzegać. Ja wiem, że państwo macie może niedosyt wielu spraw, ale wiecie, w jakim stanie ta gmina została przejęta. Robimy wszystko, żeby i długi spłacać, i pewne rzeczy realizować. Ja tylko bym miała pytanie, bo jeżeli moja ocena, nasza ocena, moja i moich współpracowników, bo ja uważam, że urząd stara się jak może, jednostki pracują dobrze i też państwu za to wszystkim jednostkom bardzo dziękuję za i dobrą współpracę i za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Niemniej jednak w środę, szanowni państwo, mieliśmy wspólne posiedzenie naszej komisji. Był czas na pytania, zadawanie pytań do nas, do ja i pani skarbnik do dyspozycji, teraz też jesteśmy. Skoro komisja rewizyjna głosami bodajże chyba wszystkimi jeden wstrzymującym, proszę? Wszystkie cztery głosy były za, oceniła pozytywnie. Państwo radni nie mieliście też pytań. W związku z tym macie prawo głosować tak, jak uważacie. Tylko chciałam przypomnieć państwu, że głosujemy nad, nie nad osobą burmistrza, nad pracownikami, do których może macie pretensje, tylko głosujemy nad wykonaniem budżetu, który państwo sami uchwaliliście. W związku z tym, że nie było pytań wtedy, to chciałabym zapytać państwa, jesteśmy z panią skarbnik, żebyście zadali nam pytania te, co wam się nie podoba, bo mówię, żebyśmy na drugi rok nie zrobili jakiegoś błędu, bo to głosowanie, mówię, było nad wykonaniem budżetu, nie nad osobą czy polityką prowadzoną przez burmistrza. Także proszę, chciałabym, żeby państwo, którzy byli przeciw, żebyście mi powiedzieli, może co akurat w tym budżecie wykonaliśmy nie tak. Pani burmistrz, co pani oczekuje w tej chwili, że ja rozpocznę dyskusję? No chciałabym, żeby była taka dyskusja. Co zostało uchwalone? Nie, no proszę państwa, no, zostało uchwalone, ale mówię, do tej pory to byliśmy otwarci. Wszystko było pozytywnie nie zaopiniowane. Nawet na wspólnym naszym tym nie było pytań, więc mam teraz pytanie, bo jestem naprawdę zaskoczona, więc chciałabym, żebyście państwo, nie chciałabym, żeby dyskusja i uchwała nad budżetem była uchwałą polityczną, czy tam jakimś takim niechęcią też do mnie, czy do moich współpracowników. Chciałabym, żeby to była dyskusja merytoryczna. I mam pytanie, mam prawo takie pytanie mieć, bo odpowiadam za ten budżet razem z państwem. I dlatego chciałabym, żebyście państwo poszczególnie mi powiedzieli, jakie macie zarzuty, bo my się zastanowimy z panem tutaj chyba radcą i z moim kierownicą, zastanowimy się, jak motywować to też do pana wojewody zwrócimy się, ponieważ to jest uchwała na wykonanie budżetu, do którego organ, który nas kontroluje, nie ma uwag. Także proszę państwa, tu nie można się kierować jakimiś animozjami czy emocjami. Także dlatego chciałabym wiedzieć nawet w tym momencie, kiedy będziemy pisać pismo do nadzoru prawnego. Pani burmistrz, to już jest sprawa zaszła. Nie czas i miejsce tutaj na polemikę, dlaczego i tak dalej. To jest suwerenna decyzja każdego z radnych. Dziękuję pani. Przechodzę do kolejnych uchwał.